na pierwsza 23 uzyskała numer 19. Utrudnienia, hałas, chaos. Niech żyje, żyje na Dig TV. Witamy w odnowionym Dig TV w nowym roku. Mamy nowy orlik, nowy escek i masę innych nowych kolorów. Kolorowe mogą być studia, alkohol, nawet kobiety. Ale my mamy kolorowy akademik. Co pani myśli? Znaczy, co autor miał na myśli, tworząc właśnie dwa różne kolory na ścianach akademiku Mrowisko? No, dla mnie te kolory się gryzą. Co autor miał na myśli? Żeby było ładnie i wesoło. Wesoło jest na pewno. Pytanie, czy ekri pasuje do morskiego? Zieleń, ona współgra tak, wiesz, intonacyjnie w ogóle z tym niebieskim. Poza tym, wiesz, to się kojarzy z niebem, z oceanem, z jakimś spokojem. Ale popłynęła. Nie mam zielonego pojęcia, czy to była fantazja, ale człowiek, na pewno facet, umie fantazjować. Trzeba autora zapytać, co miał na myśli, bo ja nie mam pojęcia. A podoba ci się? Bardzo. Bardzo ładny kontrast, no tak jak niebo do słońca, z tym niebieskiego. Jezus Maria. Bardzo nas interesuje dobór kolorów. Pan doktor urządziłby sobie na przykład mieszkanie w takich kolorach? No nie, mieszkanie bym nie urządził w takich kolorach, chociaż pewnie są różne gusta. Chciałabyś mieszkać w takim domu? Nie, w takim pstrokatem to chyba nie. Chyba nie. A co autor miał na myśli, tworząc to? Nie wiem, może miał są tu jakieś ukryte symbole, albo... Albo miał za dużo farby. Nie mam żadnego pojęcia, ale ten niebieski jest ohydny. Nie, zawsze mi Poloniska zadawała pytanie, co autor miał na myśli, i nigdy nie potrafiłem na nie odpowiedzieć, więc ciężko mi teraz odpowiedzieć i na to pytanie. Teraz jest podobnie, tak? A podoba się? Krótko. Nie podoba się. Myślę, że po prostu chłopak dobierał ten kolor i po prostu nie dopasował. Krótko, co pan myśli o kolegę z budowy obok, którzy malują akademik żółty na niebiesko? No podoba mi się, może zostać. Jak innej farby nie mieli, to trudno. Teraz jest moda, że malujecie jedną celę na inny kolor, drugi na drugą na inny. Czyli nie przeszkadza to panu w zupełności? To czego to pasuje? Żółty? Do Azji, mi się wydaje. Dziękuję ślicznie. Nie było to ten, rasistowski, okej? Okay? Jak teraz się przyglądam, nie za bardzo się to komponuje, aczkolwiek nie wiem, co miał autor na myśli. Szybki komentarz odnośnie ścian. Są beznadziejne. Sądzę, że autor najprawdopodobniej przed zaprojektowaniem samej kolorystyki tutaj tych balkonów oglądał Smurfy 3D. A jak tobie się podoba to zestawienie ekri z morskim błękitem i z błotnistym żółtym, jak się dowiedzieliśmy wcześniej? Posłużę się tutaj memem. It's beautiful. Co autor miał na myśli? Nie wiedzą tego poloniści, studenci, pracownicy uniwersytetu. Na szczęście my zapytaliśmy tych najważniejszych, jaką wizję miał pomysłodawca. Jest z nami Krzysiu Cieciura, przewodniczący samorządu studenckiego UO. Powiedz, Krzysiu, co autor miał na myśli? Według ciebie. Ja nie wiem dokładnie, co miał na myśli, ale jestem przekonany i mam nadzieję, że miał na myśli resztę elewacji Mrowiska. To jest Wydział Prawa, a to jest akademik, więc myślę, że akademik pociągnie w dalej stronę... Rozumiem, że dalsza część będzie różowa. No mam nadzieję, bo to są fajne kolory, a poza tym to jest akademik, a to jest Wydział Prawa, więc po co ma to mieć, to jest takie samo. Kwestia odgrodzenia po prostu. Dokładnie. Tak? A tobie osobiście, jak się podoba, zrobiłby sobie kolor takich ścian w domu? Nie, bo mam zupełnie inny gust. Ja jestem z lasu, wolę takie brązy, zieleń, także... Ziemiankę wykopać. Ziemiankę. Nie, tutaj, nie, to jest w miarę kompatybilne. Do drzwi pasuje kolor, jest okej. Jak pies do jeża? No pies do jeża. Ja miałem psa, który bardzo się lubił z jeżem, bo mam las niedaleko i tam się przyjaźniły. Ale tak mówię, no myślę, że to jest po prostu początek koncepcji renowacji całej części z tego lewego skrzydła Mrowiska. I myślę, że tak będzie, mam nadzieję, zachęcam tutaj kierownika miasteczka, rektora, żeby pociągnąć to, bo to straszne. Tym bardziej, że mamy tutaj Studenckie Centrum Kultury, warto byłoby to, prawda, żeby Studenckie Centrum Kultury miało ładnego sąsiada. Tak jest, więc my czekamy na dalsze koncepcje. Różowy, zielony, żółty. Zobaczymy, co dalej. Jest z nami redaktor naczelny Radiosygnałów, Leszek Bill. Leszku, widziałeś mury akademika Mrowisko? Oczywiście widziałem, chociaż żałuję, że nie cały akademik, no ale przód można powiedzieć, że wygląda imponująco.
jakieś refleksje? Jakaś, nie wiem, czy dopatrzyłeś się może jakiejś specjalnej symboliki kolorów, które znajdują się na ścianach? Chodzi o ten niebieski, chodzi o ten niebieski, chodzi o ten zielony znajdujący się tuż za nim i ten ekri, tak? Obok. Ja myślę, że połączenie tych nowych kolorów jest analogiczne do drzwi, które już były tutaj w mrowisku. Kto wie, a urządziłbyś sobie tak mieszkanie w takich kolorach? Nie, ja zawsze chciałem mieć mieszkanie na zielono. Na zielono? Czemu? Skąd takie umiłowanie? Lubię zieleń. Lubisz zieleń. Okej, dziękujemy najmocniej. To był Leszek Bill. Leszek Bill pomalowałby swój pokój na zielono. Na jaki kolor pomalowałby pokój kierownik wszystkich akademików? Panie kierowniku, czy pan pomalowałby sobie gabinet albo pokój właśnie na taki kolor? Pomijmy to pytanie. Ale prosimy mimo wszystko odpowiedzieć. Nie, na kolor niebieski nie pomalowałbym. Ale do zewnątrz takie kolory pasują. Co autor miał na myśli? Tak. Autor miał na myśli flagę opolszczyzny. Dlatego taka elewacja powstała, ta przednia fasada mrowiska. Bo rzeczywiście, jakby były kolory idealnie tak spasowane, pastelowe takie, to by to nie wrzucało w oczy. A tak każdy właśnie o to pyta teraz. Dlaczego tak to jest? I to jest kontrowersyjne. I dlatego tak ma być. I widzisz, Szymon, i właśnie tak ma być. No bo w sumie mi się wydaje, że autor komponując, prawda, ten piękny budynek, stał właśnie tutaj. No bo popatrz, wszystko pasuje. Zielony jak orlik. Jak dach Civitasa. Jak otaczające drzewa. Niebieski jak podłoga. Jak niebo. Więc z tej perspektywy myślę, że nie wiadomo o co chodzi. Ale, tak jak już wcześniej mówiłem, nowy rok, nowe wyzwania, nowa paleta kolorów. Szklany estek, żółty Civitas, szara oleska, zielony orlik. Więc i my postanowiliśmy dopełnić paletę kolorów na Uniwersytecie Opolskim, a dokładnie na kampusie, jeszcze jednym kolorem. Słuchajcie się w końcowy podkład dźwiękowy dla DigTV, Szymon Bruzda i Michał Kosel. Czerwone korale, czerwone niczym wino, korale z Polnej Jarzębiny i łzy dziewczyny i...